Cześć YouTube, z tej strony Daniel Noworyta, kanał Programista Frontend. W dzisiejszym odcinku funkcje w JavaScriptie, czyli odcinek głównie przeznaczony dla wszystkich początkujących. Chciałem wrócić trochę do korzeni na tym kanale, do samych początków jego powstawania, dlatego też dzisiaj omówimy sobie dokładnie funkcje. Będą to podstawy, które są niezbędne do tego, by zacząć posługiwać się nimi dobrze na frontendzie, by zacząć posługiwać się nimi dobrze pisząc swoje pierwsze skrypty w JavaScriptie. Także nie przedłużam, lecimy do odcinka. No dobrze, funkcje, czyli najmniejsze bloki budujące nasze oprogramowanie. Po co są naprawdę funkcje? Tak naprawdę po to są, żeby wykonywać jakieś akcje w naszej aplikacji. Jeżeli potrzebujemy wykonać jakąś akcję kilkukrotnie, funkcja przyda się do tego znakomicie. Przykładem funkcji może być coś, co wyświetla na przykład powitanie użytkownika na stronie internetowej, wstrzykując imię danego użytkownika, pobierane na przykład z systemu bazy danych. Czyli wszędzie, gdzie potrzebujesz powtórzyć jakąś logikę, wykorzystasz funkcję w JavaScriptie. Funkcja w JavaScriptie tak naprawdę to jest must have. Jeżeli nie rozumiesz funkcji, to nie radzę ci iść dalej. To jest jeden z podstawowych konceptów po zmiennych i scope'ie i zakresie zmiennych, który trzeba zrozumieć, żeby móc sprawnie poruszać się w JavaScriptie. Dodatkowo funkcje możemy deklarować sami. Już za chwilę pokażę ci, w jaki sposób zadeklarować swoją funkcję. I już tutaj na ekranie mamy przykład funkcji tworzonej w JavaScriptie. To, co wchodzi w części składowe funkcji, czyli tego, jak tworzymy nasze funkcje, to na pewno jest słówko kluczowe function, czyli to jest coś, co zawsze musi występować, jeżeli próbujesz stworzyć jakąś funkcję w JavaScriptie. Jedyny wyjątek to funkcje strzałkowe, do których dzisiaj nie będziemy nawiązywać w tym odcinku, natomiast tylko chcę wspomnieć, że istnieją takie twory w JavaScriptie wprowadzone niedawno. Natomiast dzisiaj skupimy się na normalnym tworzeniu funkcji w JavaScriptie. To jest to odcinek podstawowy. Dodatkowo po słówku kluczowym function mamy nazwę naszej funkcji, w tym przypadku jest to welcome user by showing message. Dalej mamy blok pomiędzy tymi okrągłymi nawiasami, którym podajemy parametry naszej funkcji, czyli mogą to być dane, które funkcja będzie wykorzystywała do swojej logiki. Możemy podawać parametry, nie musimy. Co ciekawe, tutaj warto wspomnieć, że parametrów może być nieskończona ilość, natomiast przyjęło się, żeby podawać ich jak najmniej, maksymalnie 4. Tak naprawdę w książce Clean Code od Wujka Boba jest napisane wyraźnie, żeby starać się nie podawać ich za dużo, bo to też utrudnia później debugowanie, utrudnia później czytanie kodu, dlatego też jeżeli już widzisz, że masz funkcję, która przyjmuje więcej niż 4 parametry, czasami warto naprawdę zastanowić się, czy nie można jej rozbić na dwie mniejsze funkcje i później te dwie mniejsze funkcje wywołać w jednej funkcji, która złączy te dwie funkcjonalności. W naszym przypadku podajemy tylko i wyłącznie username, także nie będziemy tego tutaj rozbijać, chociaż zobaczysz w tym odcinku, pokażę ci, że będzie to funkcja, która będzie bardziej złożona i może już wtedy będzie warto ją rozbić. Natomiast tak, to tutaj wracamy do teorii, to co mamy tutaj między nawiasami, to są parametry funkcji, które podajemy po to, by funkcja mogła wykorzystywać jakieś dane, logikę w swoim działaniu. No i to, co mamy tutaj między tymi nawiasami wąsatymi tak zwanymi, to jest cała logika, całe ciało funkcji. W tym przypadku wyświetlamy tylko i wyłącznie alert na stronie internetowej w postaci witaj i pobieramy sobie username z funkcji. No i wyświetlony zostaje alert w postaci witaj i na przykład Daniel, jeżeli podasz nazwę Daniel podczas wywołania. No ale jak sam wiesz, albo chcę na to wspomnieć, że sama deklaracja funkcji to nic. Tak naprawdę, żeby ją wykorzystywać, musimy ją wywoływać i co jest świetne w funkcjach, możesz ją wywoływać dowolną ilość razy, także już teraz pokazuję ci, w jaki sposób możesz wywołać taką funkcję. Prosta rzecz, wpisujesz sobie nazwę tej funkcji i między tutaj zmiennymi możesz sobie wpisać jakąś wartość parametru, w tym przypadku to jest username, tu mi moje IDE podpowiada Krzysztof, możemy wpisać Krzysztof, zapiszemy sobie to. Już w tym momencie, jeżeli odpalimy sobie naszą stronę index.html, do której podłączony jest nasz plik funkcje.js. Już teraz odpalimy sobie naszą funkcję, całą stronę za pomocą live servera, takiego rozszerzenia do Visual Studio Code, także już mamy otwieraną naszą stronę internetową, no już mamy komunikat ze strony, witaj Krzysztof, jak widzisz nasza funkcja została wywołana i wszystko co było tutaj w jej logice zostało podane. Także pamiętaj, oprócz deklaracji, żeby móc korzystać z funkcji, musimy ją wywoływać, wywołujemy ją właśnie poprzez odwołanie się do jej nazwy i później otwieramy sobie nawiasy, wpisujemy potrzebne parametry lub nie, jeżeli nie potrzebujemy żadnych parametrów i w tym momencie nasza funkcja
może się wywołać. I co tutaj ciekawe, o czym też trzeba wspomnieć, ja sobie teraz przesunę to wszystko na bok, żeby pokazać Ci też stronę internetową po tej stronie, tu sobie schowamy ten pasek, to trzeba wspomnieć o to, że możesz wywoływać funkcję kilka razy i w tym momencie, jeżeli ja sobie wywołam ją kilka razy z różnymi tutaj danymi, piszemy sobie Daniel, Kasia i programista frontend, to zobacz, strona mi się odświeży i dostanę 4 komunikaty w tym momencie z różnymi danymi, które podawałem podczas wywołania funkcji i to jest właśnie cała magia. Że widzisz, że masz jedno miejsce, w którym edytujesz sobie logikę, a później w całym twoim programie możesz wywoływać, korzystać z tej logiki, którą później sobie możesz dowolnie modyfikować, bo masz jedno miejsce, w którym możesz całą logikę modyfikować. Także później, obojętnie ile będzie wywołań funkcji, logika będzie działać zawsze tak samo, tak jak ją stworzysz sobie w ciele funkcji. Teraz kolejna rzecz, którą chciałem poruszyć dzisiaj w odcinku, to skąd brać dane dla naszej funkcji? Skąd nasza funkcja może brać dane? I w tym momencie powinno być Ci obce pojęcie zmiennych. Zmienne w JavaScriptie to też jedna z podstawowych rzeczy, które musisz znać, jeżeli chcesz się swobodnie poruszać w tym języku. I funkcja ma dostęp do zmiennych. Funkcja ma dostęp do zmiennych zarówno w tym zakresie globalnym, czyli w naszym przypadku, jeżeli stworzylibyśmy sobie zmienną tutaj poza ciałem naszej funkcji, gdzieś tutaj zróbmy sobie const, mamy zmienną w zakresie globalnym, możesz pomyśleć, że funkcja nie ma do niej dostępu, natomiast funkcja swobodnie może z niej korzystać. Już w tym momencie możemy sobie tutaj witaj username zmodyfikować, żeby jako drugą część używała naszej zmiennej globalnej. Ważne, żeby wspomnieć, jeżeli chodzi o dostęp do zmiennych funkcji, to jeżeli funkcja może mieć dostęp zarówno do zmiennych globalnych, jak i do zmiennych lokalnych w swoim ciele funkcji, w swoim scope'ie tak zwanym, czyli między tymi dwoma nawiasami, jeżeli stworzysz sobie jakąś zmienną, funkcja też będzie miała do niej swobodny dostęp. I tutaj warto, żeby zaznaczyć to, że jeżeli funkcja, w tym momencie odwołujemy się do endgreeting, jeżeli sobie stworzymy taką samą zmienną ciele funkcji, jakiś string, jakiś tekst, to funkcja podczas swojego wywoływania, jakby ta zmienna, która ma taką samą nazwę, jak ta zmienna tutaj u góry, przysłoni wartość tej zmiennej u góry i w tym momencie wykorzystana będzie tutaj end greeting. To jest tak zwany shadowing, czyli przysłanianie zmiennych w funkcjach, czyli musisz pamiętać, że jeżeli odnosisz się do zmiennej globalnej, to jeżeli taka sama zmienna będzie zadeklarowana w ciele funkcji, to przysłoni ona tą zmienną globalną. Natomiast jest to dobrą praktyką. Dobrą praktyką jest jak najrzadsze korzystanie ze zmiennych globalnych, tak by nie modyfikować jakichś zmiennych w niepożądany sposób. Później, jeżeli aplikacja się rozszerza, jeżeli aplikacja się zwiększa, to bardzo często będzie Ci ciężko kontrolować to, w jaki sposób zmienne są modyfikowane, jaki powinien być końcowy wynik. W tym momencie dlatego dobrą praktyką jest zawsze korzystanie ze zmiennych lokalnych funkcji. Jeżeli musisz korzystać ze zmiennych lokalnych, to staraj się robić tak, żeby jakoś ekstra nie modyfikować wartości tych zmiennych na zewnątrz. I już w tym momencie, zobacz, otwierzymy sobie stronę internetową, wywołamy sobie naszą funkcję user by showing message, damy sobie Janusz, save, witaj Janusz, jakiś tekst. Jak widzisz, zmienna tutaj została wykorzystana, zmienna z ciała naszej funkcji, zmienna globalna została przysłonięta przez tą zmienną, która jest tutaj w ciele naszej funkcji. Jeżeli ja sobie tutaj teraz zakomentuję, zapiszę nasz plik, odświeży się nasza strona, zobacz, mamy witaj Janusz, have a nice day. Już w tym momencie została pobrana ta wartość przy wykorzystaniu jakby tego naszego alertu, bo dlatego, że funkcja nie miała żadnej innej zmiennej o nazwie endgreeting, dlatego sięgnęła wyżej do zakresu globalnego. I teraz zatrzymajmy się troszkę przy parametrach naszej funkcji, bo wyjaśnię Ci troszeczkę ten koncept bardziej. Parametry to są dane przekazywane do naszej funkcji, natomiast przy parametrach mamy też jeszcze jedno pojęcie, tak zwane argumenty. Co to jest parametr, co to jest argument? Bardzo często początkujące osoby to mylą, sam miałem z tym problem, przyznaję, dlatego też postaram się to wyjaśnić jak najlepiej umiem. Parametr jest związany z momentem deklaracji naszej funkcji, tak? Czyli jeżeli deklarujemy naszą funkcję, deklarujemy jej parametry. To jest parametr username. Natomiast to, co mamy tutaj już przy wywołaniu naszej funkcji, to jest argument, czyli wartość parametru, którą funkcja wykorzystuje w swoim życiu, to jest argument. Także w naszym przypadku parametrem funkcji welcome user by showing message, czyli podczas deklaracji funkcji tworzymy parametr username, natomiast już podczas wywołania naszej funkcji przekazujemy argument w postaci stringa Janusz. I teraz co, jeśli zadasz sobie pytanie, czy zawsze musimy podawać parametry, które są określone podczas definicji naszej funkcji? Otóż nie zawsze musimy podawać te parametry. Już Ci pokazuję przykład. W tym momencie co się stanie, jeżeli wywołamy sobie naszą funkcję, nie podając jej parametru, który jest tutaj de facto, można powiedzieć, wymagany podczas tworzenia naszej funkcji. Zapiszemy sobie to tak jak jest, wywołamy i zobacz. Witaj undefined.
Czyli jeżeli nie podamy parametru, który jest wymagany funkcji, to wartość, która będzie wykorzystana później podczas realizacji, podczas wywołania tej funkcji, pod tą wartość będzie podstawiony undefined. I czasami jest to potrzebne, natomiast czasami chcemy się przed tym zabezpieczyć, jak podać wartości domyślne, jakby w przypadku, w którym zapomnimy podać dany parametr lub, nie wiem, osoba, która nie spojrzy, jak stworzyliśmy naszą funkcję, wykorzysta naszą funkcję, nie podając odpowiedniego parametru. Możemy się zabezpieczyć, podając wartość domyślną. W tym przypadku podajemy tutaj znaczek równa się i damy anonymus w tym momencie, tak? Czyli już w tym momencie zawsze, jeżeli nie podamy wartości naszego parametru, zostanie wykorzystana ta wartość domyślna, którą mamy tutaj po znaku równa się w naszym parametrze. Natomiast pokażę Ci za chwilkę, że jeżeli sobie tutaj wpiszę imię, na przykład Daniel, no to zapiszę sobie to i już w tym momencie funkcja wykorzysta dokładnie tą wartość, którą mi tutaj przekazałem, bo wartość domyślna będzie wykorzystywana zawsze w przypadku, w którym nie dostaniemy wartości jakby argumentu podanego podczas wywołania naszej funkcji. Jeżeli nie podamy argumentu, to zostanie wykorzystana jakby wartość domyślna parametru w postaci tutaj w naszym przypadku stringa anonymous. I czasami tak naprawdę nie ma sensu podawanie wartości domyślnej. Gdzieś tak w przypadku, kiedy wykorzystujemy na przykład bardziej zawiłe elementy języka JavaScript w naszych parametrach, jak obiekty czy też tablice. Czasami ma sens obsługa tego już wewnątrz ciała funkcji. I w jaki sposób to możesz zrobić? Już się pokazuje. To, co mamy tutaj, czyli tą wartość domyślną username anonymous, możemy zapisać podobnie już w ciele funkcji. Czyli dodajemy if, prostą instrukcję if, username, sprawdzamy, czy jest undefined. Jeżeli jest undefined, to przypisujemy do username anonymous. I w tym momencie, jeżeli sobie to tutaj usuniemy, zobaczę, że w tym momencie funkcja odpada mi się zdanie, natomiast jeżeli usunę sobie tą wartość i wywołam samą funkcję, no to już w tym momencie zostaje podstawiony anonymus z tego względu, że przeszła tutaj instrukcja warunkowa if, która sprawdza, czy username jest podany przez użytkownika. Ja w tym momencie nie podałem username, no i tutaj mamy taką prostą obsługę wartości domyślnej, można powiedzieć. Można to robić za pomocą znaku tutaj równa się, można to robić za pomocą takiego prostego jakby bloka if, także to wszystko zostawiam tobie i logice, z jaką ty chcesz zbudować swoją aplikację, swoją funkcję. Oprócz wykorzystywania tej całej logiki, jakby pracowania na danych, funkcja może zwracać dane. I już pokazuję Ci przykład, w jaki sposób to robimy. Tworzymy sobie prostą funkcję getSurname, czyli pobierz nazwisko, damy sobie tutaj parametr player i zwrócimy sobie player surname. I w tym momencie wykorzystamy sobie dane, które przygotowałem sobie wcześniej i wywołamy sobie naszą funkcję z przykładowym obiektem. Tutaj wywołujemy naszą funkcję get surname i mamy name Robert, surname Lewandowski i w tym momencie przypiszmy sobie to do jakiejś zmiennej. Już w tym momencie pod zmienną Lewandowski powinniśmy dostać wynik działania funkcji get surname. W naszym przypadku będzie to player surname, czyli Lewandowski. Wylogujemy sobie console.log Lewandowski. Zapiszemy F12, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Tworzymy sobie konsolę i widzisz, dostałem zwrotkę w postaci wartości tej zmiennej. Do tej zmiennej została podstawiona wartość, która jest zwrócona tutaj z tej funkcji. Teraz też warte wspomnienia jest, że nie tylko jeden return możemy mieć w naszej funkcji. W ciele funkcji możemy wykorzystywać wiele returnów. W funkcji możemy wykorzystywać kilku jakby zwrotek return. Nie musi to być jedna zwrotka return zawsze. Zmodyfikujemy sobie troszkę naszą funkcję tak, by móc wykorzystywać kilka zwrotek return, w zależności od tego, czy nasz parametr istnieje, czy nie. Także zmodyfikujemy sobie to w taki sposób, że jeżeli parametr istnieje, to zwrócimy sobie player, ten parametr. Jeżeli ten parametr nie istnieje, to zwrócimy sobie no name. Tutaj w naszym przypadku zmienimy sobie to tutaj tylko na Lewandowski, zapiszemy i już w tym momencie powinniśmy dostać taką samą zwrotkę jak wcześniej, natomiast widzisz, że funkcja nie musi tylko raz zwracać return, może też drugi raz, natomiast warto wiedzieć, musisz to wiedzieć, że jeżeli dojdziemy już do tego return, to nigdy jakby ten blok kodu nie zostanie wywołany, zostanie wywołane to, co jest tutaj i funkcja da taką zwrotkę w postaci parametru, który podamy, natomiast jeżeli nie podamy tego parametru, to możesz się łatwo tutaj domyślać, że zwrotką będzie no name w tym przypadku. Tutaj w naszym przykładzie po return mamy jakąś wartość, natomiast musisz wiedzieć, że return nie musi zwracać żadnej wartości. Możemy wykorzystywać też puste returny do tego, by natychmiastowo przerywać działanie funkcji. Ma to zastosowanie na przykład tutaj, gdzie tworzymy sobie funkcję isAllowedFrom16, podajemy wiek naszego użytkownika. Jeżeli wiek jest mniejszy niż 16, no to przerywamy. Jeżeli wiek użytkownik jest jakby starszy, niż ma więcej niż 16 lat, no to mówimy, że tak, możesz oglądać ten film, który powiedzmy jest od wieku 16 lat. Teraz wywołajmy sobie tą funkcję z różnymi parametrami. Zobaczymy sobie, co tutaj uzyskamy. Zróbmy sobie 17. Możemy oglądać ten film.
dostaliśmy zwrotkę z naszej strony. Natomiast zróbmy sobie też tutaj dla przykładu 8 lat. Jeżeli dziecko, które miało 8 lat, chciałoby zobaczyć bajkę czy ten film, który jest od 16 lat, damy sobie, zapiszemy. No jak widzisz, nie mamy żadnej zwrotki, czyli nie został wyświetlony popad, który dopuści użytkownika do tego, by oglądać dany film, który jest od 16 lat. Czyli tak jak widzisz, return nie zawsze musi coś zwracać. Return może dać po prostu w pewnym przypadku undefined. Wiąże to z tym, że na przykład potrzebujemy natychmiastowo przerwać działanie funkcji podczas tego, że parametr nie zostanie, jakby warunek nie zostanie spełniony. Teraz ostatnia ważna rzecz, którą chciałbym, żebyś wiedziała na temat funkcji, to, że nazwa ma znaczenie. Dlaczego ma to tak ogromne znaczenie? Otóż funkcje powinny opisywać logikę działania naszego programu i to, jaką nazwę dobierzesz do swojej funkcji, ma niebagatelne znaczenie dla kogoś, kto ten kod będzie później dalej czytał, czy nawet dla ciebie za pół roku. Także nazwa powinna być krótka, zwięzła i przedstawiać to, co dana funkcja robi. Bardzo częstą praktyką jest stosowanie prefiksów, na przykład get do podjęcia jakiejś wartości, na przykład get player stats. Powiedzmy, że jest taka funkcja, która jako zwrotkę daje nam statystyki zawodnika. Są prefiksy, tak zwane set, czyli set player stats. W tym momencie jakby funkcja jasno nam mówi, że coś ustalamy jakąś wartość w naszym systemie. Mogą być też prefiksy create, czyli tak jak widzisz, jakby to jest czasownik, pomaga nam określić to, jaką akcję wykonuje dana funkcja. Także przy nazywaniu swojej funkcji proszę zwracać na to uwagę, bo zgodnie z zasadami właśnie w książce Clean Code, funkcja powinna robić tylko i wyłącznie jedną rzecz, do której jest przeznaczona. Jeżeli twoja funkcja robi więcej rzeczy, to już może jest warto pomyśleć nad tym, by rozbić ją na mniejsze funkcje. Gwarantuję ci, że to ci pomoże. Ja sam robiłem bardzo dużo błędów z tym związanych na początku, kiedy uczyłem się programować. Tak naprawdę po pół roku już nie byłem w stanie czytać swojego kodu, dojść do tej logiki, bo funkcje były za bardzo rozbudowane, logika była za bardzo zagnieżdżona w środku i bardzo często ciężko było to modyfikować, chcąc dodawać nowe funkcjonalności, czy jakby chcąc dodawać nowe rzeczy do swojego projektu, do portfolio. Miałem z tym ogromne problemy, dlatego też zwracam w tym odcinku ogromną uwagę. Jeżeli nazywasz swoje funkcje, staraj się, żeby nazwy były krótkie, zwięzłe i opisywały to, co dana funkcja robi. I co? Nie jest tak trudno, tak? Prawda, z tymi funkcjami. Co prawda są to główne budulce naszej aplikacji w JavaScriptie. Jeżeli cokolwiek piszemy w JavaScriptie, to funkcje będą w ogóle w jakimkolwiek języku, funkcje będą ci towarzyszyć przez cały okres twojej kariery, przez cały okres twojego życia programistycznego. Także mam nadzieję, że chociaż udało mi się wprowadzić ten temat, jeżeli dopiero zaczynasz naukę JavaScriptu, czy przechodzisz właśnie z tego etapu HTML, CSS na JavaScript, zaczynasz pisać swoje pierwsze skrypty, myślę, że ten odcinek jak najbardziej będzie pomocny. Daj znać w komentarzach, czy coś ominęłem, czy powinienem poruszyć jeszcze jakiś temat. Swoją drogą, daj znać w komentarzach, czy takie krótkie odcinki, a konkretne, podobają ci się bardziej niż takie długie, wydłużane, rozmawiane i poruszane właśnie tematy bardziej dogłębnie. Tutaj dzisiaj starałem się poruszyć tylko to, co najważniejsze w funkcjach, żeby też za bardzo nie przedłużać, żeby nie marnować twojego czasu. Daj znać w komentarzach, być może masz jeszcze jakiś pomysł na odcinek, być może powinienem poruszyć jakiś temat na tym kanale, chciałbyś, żebym coś wyjaśnił. Tymczasem co, wielkie dzięki za uwagę, widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Cześć! A, jeszcze nie wspomniałem, mam newsletter, a zapis na newsletter jest na programistafrontend.pl.